witam w kolejnej części magazynu Castorama Zrób to sama. Wróciłam do Castoramy, bo jak wiadomo, dopiero rozpoczynam ten remont. W ostatnim tygodniu byliśmy w łazience i w tej łazience sprawdzaliśmy, co się nada do tego mojego małego pomieszczenia. Mówiliśmy o kabinach prysznicowych, mówiliśmy o wannach, ale jak wiadomo, łazienka, co widać za moimi plecami, to nie tylko wanny i kabiny prysznicowe. Wracam, szukam pana Bartka i wybieram dalej. Zapraszam. Panie Bartku, wróciliśmy, dlatego że nie wszystko zostało wybrane w poprzednim odcinku. Mówiliśmy o kabinach prysznicowych, o wannach, ale jak już tą kabinę, którą wybiorę, wstawię, no to jeszcze coś dodatkowo w tej łazience musi się znaleźć, bo przecież wiadomo, że kobieta ma całą masę zbędnych albo niezbędnych kosmetyków, które gdzieś trzeba w tej łazience upchnąć. Co jest najmodniejsze w tym sezonie? Od wielu lat, już dwóch, trzech przynajmniej, najmodniejsze to są szafki wiszące. Aha. Jeżeli mówimy takie z umywalką, to jest to, co lubię, bo to jest tak, która się sama domyka, prawda? Cała seria i mantra, którą tutaj posiadamy, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt tak naprawdę szafek, które możemy konfigurować dowolnie. Od 60 po setki, to są już takie duże szafki. Najczęściej wybierane są oczywiście te mniejsze, bo te nasze łazienki są niezbyt właśnie, duże. Właśnie, tak. Czyli taka 60 biała to jest chyba najpopularniejsza szafka, którą klienci wybierają. Z taką umywalką ceramiczną. O jakichś tam bateriach to powiemy może troszkę później. Do tego czy do tej oczywiście szafki może być też inna umywalka? Czy może być inna umywalka. Jakby kompatybilne i koniec? Do każdej szafki są trzy rodzaje umywalki. Okay. Czyli taka umywalka, można powiedzieć, najbardziej popularna, plus umywaleczka taką, jaką mamy tutaj, czyli to jest taka... chyba 8, ile tak, ona jest większa, natomiast ma takie półeczki dookoła, tak? Czyli ona tak, bardzo wygodna mniejszą rzecz. Ma wnękę tutaj. Do makijażu, tak, wszystkie no, możemy sobie zębów, coś tutaj poukładać. Dalej, jasne. W tych największych szafkach są umywalki konglomeratowe, takie podwójne mogą być również, jeżeli jest duża rodzina. Bo można sobie wyobrazić, rano dwójkę dzieci myją sobie ząbki tutaj. Tak, 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 tak. To jest na pewno bardzo duże ułatwienie, szczególnie, że jest tak zwany zator przy łazience każdego poranka. Czy te meble mają wymienne fronty, czy one są tylko niebieskie na ten moment? Każda szafka dostępna jest w czterech kolorach. Aha, okay. Plus, jeżeli mówimy o szafkach wiszących, tych nadumywalkowych, to są szafki lustrzane. Okej. Okay. Rozumiem, że ten wysoki połysk to jest to, co jest najmodniejsze w tym momencie. A czy drewniane meble, bo trochę też inne właśnie. Tam mamy takie bardziej klasyczne, prawda? Są mniej popularne w tej chwili, zdecydowanie. Bardzo piękne. Czy one również mają wymienne fronty? No, tutaj są dostępne tylko takie kolory, jak widać. U góry mamy już zlitego drewna również, jeżeli ktoś gustuje w takich mebelkach już, można powiedzieć, bardziej ekskluzywnych. To już troszkę musi być innych. Wystylizowana łazienka. Dokładnie, jednak. Odpowiednia kabina, odpowiednia wanna na nóżkach. Czyli tam jest pełna płyta, czyli one mają swoją cenę, natomiast są zrobione faktycznie z prawdziwego drewna, nie jest to płyta wiórowa. Natomiast te, o których mówiliśmy, to są zdecydowanie jakościowo bardzo dobre. Szafki są lakierowane, czyli są odporne na wilgoć. Mają 10 lat gwarancji. Super, piękna rzecz. No to teraz jak już jesteśmy tutaj, to popatrzmy na dodatkowe akcesoria. Czyli tutaj mamy dywaniki łazienkowe, które możemy zarówno w toalecie, jak i w łazience umieścić. One są pewnie w kompletach, tak? Czyli toaletowo-łazienkowe, czyli te do wanny i te przy toalecie. Natomiast to są... To są zasłonki prysznicowe, to w poprzednim odcinku o tym rozmawialiśmy. Można je zastosować nad wannę, tak żeby nam nie chlapała woda i brać prysznic również w wannie. Czyli możemy sobie kolorystycznie dobrać jedno do drugiego. Ziel na przykład, zgadza taką się. Jasną i do tego... Tak nasze kolekcje teraz wyglądają, że mamy wszystkie akcesoria typu jakieś kubeczki, śmietniczki w tych samych kolorach, można je po prostu konfigurować dowolnie. Czyli wpadam, biorę wielki wózek i sobie kombinuję, wszystko w jednym kolorze można zbieram. Wszystko w czerwieni, super. Wszystko w zieleni skompletować. Panie Bartku, to teraz przejdźmy do tej rzeczy, która jest mega ważna, a mówi się o niej rzadziej, głośno, gdyż będziemy teraz rozmawiać na temat toalet. Rozumiem, że w tej kwestii, czyli misek, tak? Misek i zbiorników, kompaktów, właśnie. Czy tu też panują jakieś trendy? Czy od czego zależy wybór kompaktów?
teraz jest taki trend, moda można powiedzieć, na kompakty i miski, takie jak tutaj się znajdują. Nazywają się różnie, to w zależności od producenta. Sersani nazywa to Klinon, koło ma też swoją jakąś tam nazwę inną. Natomiast chodzi o to, że tutaj nie mamy kołnierza, tak jak w typowej misce czy w typowym kompakcie. Aha. Czyli nam się brud nie zbiera pod spodem, woda spływa sobie na dobra, teraz w końcu wiem o co... Mądre! Dla każdego, kto kiedykolwiek próbował dobrze doczyścić toaletę, to wie, że to jest bardzo mądra rzecz. I to jest taki trend teraz. Większość klientów o to pyta. Natomiast wiadomo, że to są troszkę droższe rozwiązania, więc najpopularniejsze kompakty to jednak są troszeczkę te tańsze. Okej, okay. Ale z tego co wiem, to co widzę, co jeszcze panuje, jakie przekonanie wśród moich znajomych, że bardzo sobie wszyscy chwalą tak zwane te podtynkowe zbiorniki. Dobrze mówię? Zgadza się. Możemy to zobaczyć? Możemy zobaczyć. Przejdźmy do tej strony. I jesteśmy w stanie połączyć taki ten system Klinon, tak? Z takim podtynkowym zbiornikiem? Jesteśmy. Można kupić gotowy zestaw, który wchodzi w skład już miska, cały stelaż kompletny oraz przycisk. Czyli to, co jest nam potrzebne, wszystko do zamontowania takiego zestawu podtynkowego. Czyli to wszystko chowamy, ładnie na płytkach zostaje nam tylko przycisk i miseczka. To wygląda bardzo schludnie, bardzo ładnie, czysto. Niektórzy mówią, że to jest niebezpieczne w sytuacji, kiedy mamy jakiś problem z naprawą. Najważniejsze jest to, żeby do zbiornika dobrze doprowadzić wodę, żeby tam nie było jakichś dziwnych połączeń właśnie niebezpiecznych. Nie stosować wężyków, tylko połączyć to na stałe do zbiornika. Natomiast... Czyli domorosłego hydraulika nie uprawiamy, tylko znajdujemy fachowca, który wie jak to zrobić, wtedy nie będzie problemu. Natomiast jeżeli chodzi o całe wnętrze tutaj, czyli zawór napełniający, zawór spustowy w tej współczce, mamy do niego dostęp tutaj od przycisku. Przycisk możemy zamontować i tam możemy sobie te elementy wyciągać, możemy sobie wymienić. No i prawda też jest taka, że trochę zyskujemy miejsca, prawda? Ponieważ jeżeli mamy małą łazieneczkę, no to każdy centymetr w te albo w te jest chyba dla nas ważny. Zgadza się. Są dostępne też takie rozwiązania, które w przypadku akurat tego zestawu powodują, że możemy go jeszcze bardziej schować. Czyli ma płaski zbiornik, mniej miejsca zajmuje od ścian. No właśnie, to do maleńkich łazienek. To są zestawy. Można to skonfigurować jeszcze w inny sposób, czyli wybrać sobie dowolną miskę do dowolnego stelaża. Aha, okej, czyli to nie jest tak, że muszę kupić w tym zestawie, które tu są, tylko mogę sobie... Jasne. I tutaj też mamy do czynienia z tymi samymi deskami, które oglądaliśmy z tamtej strony. Tutaj w przypadku tej firmy to jest Klinon, nazywa się ten system. Inny dostawca, producent, nazywa to Rimfree. I to są miski podwieszane. No i znowu mam, że tak powiem, kociokwik w głowie, bo strasznie dużo tego, wie pan. Jakby były tak 2-3, to człowiek ma mniejszy problem, a tak to osiołkowi brzło budano. Zauważyłem, że w tych naszych mniejszych łazienkach faktycznie takie zestawy się sprawdzają, bo zajmują nam mniej troszeczkę miejsca niż kompakty. No ja już mam jednego, znaczy na pewno podoba mi się ten system, bo ten system jest genialny, mówię, pod kątem czyszczenia. Każda kobieta czy każdy pan domu, który zajmuje się myciem łazienki, wie jakie to jest ważne. Wybraliśmy miskę, powiedzmy, bo wydaje mi się, że już tak, to jeszcze potrzebujemy, tam mieliśmy do czynienia z umywalką, która jest z szafką, ale gdybyśmy chcieli tę umywalkę wymienić, wziąć inną, to pewnie musimy się udać tam. W tym przypadku są to szafki stojące, tutaj mieliśmy praktycznie wszystkie wiszące, czyli te takie najpopularniejsze, jakie teraz klienci kupują, chociaż no, do naszych mniejszych łazienek tańsze rozwiązania tego typu również są wybierane. Tutaj są umywalki z szafkami w zestawach w rozmiarach 50 i 60. Z drugiej strony możemy zobaczyć, są jeszcze mniejsze. Do tych najmniejszych łazienek, tam gdzie wstawiamy malutki kompakcik przykładowo i do tego taką szafeczkę z umywalką. Czyli mamy osobno toaletę i łazienkę, jasne. No. Piękne, maleńkie, ale tak, każda umywalka musi mieć baterię. To już wiem, że one w zestawach nie chodzą. Czyli teraz przejdźmy do działu baterie. Proszę.
oprysznicowych, o wannowych już rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Jeżeli chcemy ale ja nadal jestem pod wrażeniem. Do umywalki, to tutaj te trzy regały to są regały pełne umywalkowych baterii. Począwszy od tych najmniejszych, tańszych, poprzez jakieś już takie wymyślne kształty w kwadracie oraz w tamtym regale będziemy mieli takie wysokie baterie, które służą do montowania głównie w blatach. Czyli jeżeli zamiast zwykłej umywalki położymy blat na szafce i miskę umywalkową, taką stojącą na szafce, możemy zastosować tego typu baterie. Okej. Teraz mam jeszcze jedno pytanie i taki trochę mały dylemat, dlatego że naczytałam się różnych opinii, oczywiście w internecie pisze się o wszystkim i pytałam o to, znaczy pytałam, czytałam o tym, co jest lepsze, czy taki pojedynczy... Mieszacz. To się mieszać naprawdę? Tak. Czy taki pojedynczy mieszacz, czy powinnam mieć dwa pokrętła do ciepłej i do zimnej wody? Tak jak tutaj, można zaobserwować, tak naprawdę to już ten trend chyba wychodzi pomału, natomiast... O mieszaczu mówimy? Nie, mówimy o zwykłych kurkach. Aha. Czyli ciepła, zimna woda osobno odkręcana. Ten trend wychodzi raczej, no sprzedajemy jeszcze oczywiście tego typu baterie, natomiast no, klienci raczej rzadko już to wybierają. Tym bardziej, że to jest tylko rozwiązanie dla ściennych baterii już teraz. Wszystkie baterie stojące mają te głównie te mieszaczowe, tak. To jest proste rozwiązanie, jedną ręką obsługujemy, natomiast tutaj musimy albo dwoma rękoma, albo przeskakiwać. To regulacja ciepłoty, strumienia no, jest bardziej skomplikowana, można powiedzieć. Ale są osoby, które wolą klasyczne rozwiązania, dlatego też sprzedajemy tego typu baterie. Świat się zmienia. Moi drodzy, świat się zmienia bardzo i okazuje się, że bardzo popularnym staje się mieszacz. Pewnie nie tylko w bateriach łazienkowych. To tyle na dzisiaj w odcinku Castorama Zrób to sama. Mówiliśmy, jak widzieliście, słyszeliście o łazienkach, a w przyszłym tygodniu, gdzie będziemy? To jeszcze nasza słodka tajemnica. Zobaczymy, jak będzie się rozwijał remont. Dziękuję Panie Bartku. Dziękuję wielkie.